Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od przyszłego roku szkolnego otwiera akademickie gimnazjum, a także akademickie liceum ogólnokształcące. Nauczanie w akademickim gimnazjum i akademickim liceum ogólnokształcącym przynależących do Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu miałoby się rozpocząć od przyszłego roku szkolnego 2014-2015. Obie szkoły będą zlokalizowane w Kolegium Novum WSZiA przy ulicy Sienkiewicza 22A. Ta akademickość to nie tylko umiejscowienie w budynku uczelni, ale po pierwsze zajęcia dydaktyczne będą również prowadzili pracownicy naukowi naszej uczelni i pozostała kadra to będą doświadczeni nauczyciele, egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. To są nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych, czyli do egzaminu gimnazjalnego, jak również egzaminu maturalnego. W szkołach akademickich planowane jest poziomowe nauczanie języków obcych. Konwersacje z native speakerem. Mamy tutaj już podpisaną umowę z takim nauczycielem z Kanady. Planujemy jeszcze zatrudnić innych, po to, żeby młodzież miała kontakt z żywym człowiekiem, który tym językiem posługuje się na co dzień w kraju rodzimym. Planowane jest założenie wielu kółek naukowych i kółek zainteresowań. Ma to poszerzać wiedzę uczniów nie tylko z podstawowych przedmiotów, ale także z obszarów zainteresowań. Prowadzone będą dodatkowe fakultety przygotowujące do egzaminów końcowych, zajęcia artystyczne oraz rekreacyjno-sportowe. Młodzież będzie też mogła skorzystać z wymiany międzynarodowej Erasmus+. Planujemy utworzyć dwa profile kształcenia. Będzie klasa technologie internetowe i tutaj takie dwa ciekawe przedmioty uzupełniające technologie internetowe i grafika i multimedia. I drugi profil medycyna i farmacja i przedmioty uzupełniające problemy zdrowotne z elementami farmacji, biologia medyczna, botanika. A ponadto koła zainteresowań, programowanie komputerów, fizyka i astronomia, koło medyczne. Już niedługo ruszą zapisy do szkół akademickich. Pod koniec lutego mają odbyć się ich dni otwarte. Myślę, że na początku lutego takie dokładne informacje organizacyjne zostaną podane. Dlaczego na początku lutego? Dlatego, że w tej chwili posiadamy już pozytywną opinię lubelskiego kuratora oświaty dotyczącą nadania uprawnień szkoły publicznej. W tej chwili złożyliśmy komplet dokumentów do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Zamościa i lada chwila, lada dzień oczekujemy na wpis do ewidencji szkół prowadzonej przez prezydenta miasta Zamość. Wobec tego za kilka dni, kiedy szkoła będzie prawnie usytuowana, miała już wpis do ewidencji, to natychmiast rozpoczniemy kampanię taką reklamową, medialną i wtedy będziemy informowali zarówno media zamojskie, jak i młodzież zamojską o możliwościach kształcenia w naszych szkołach. Szkoły akademickie mają być atrakcyjne też z powodu ceny, a te mają być niższe niż w innych szkołach niepublicznych w Zamościu.